Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, Irku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy, Irek, do rozmowy naszej, to przypomnę, że można się do mnie zgłaszać. Mail w opisie tego, w opisie odcinka na YouTubie jest podany mój adres mailowy. Można mnie znaleźć na Instagramie i na Facebooku i do mnie również napisać. Przypominam, że warto nas subskrybować, udostępniać i komentować moje rozmowy i nie tylko moje, wszystkie inne, które robimy na naszym kanale. Dzień dobry, Irku. Irek z Majorki Północy przyjechałeś. Tak, tak zwanej Majorki Północy, nazywanej tak przez Norwegów, czyli z miejscowości Kristiansand na południu Norwegii. O twoim piciu porozmawiamy, później trochę też o trzeźwieniu, o tych różnicach, o niuansach, o tym, jak wygląda w ogóle sprawa alkoholu w Norwegii, w ogóle szerzej w Skandynawii, bo tam chyba podobnie w tych państwach jest. Tak, są różnice. To twoje picie się zaczęło późno stosunkowo. Mam wrażenie, jak tak czytałem twoją historię, którą mi wysłałeś, dosyć obszernie przedstawiłeś się w niej. No to był konspekt 10-stronicowy, ale nie wchodziłem w szczegóły, jeżeli chodzi o moją przeszłość. Raczej jak gdyby próbowałem pokazać tematy i te etapy tego rozwoju tej choroby. Moje picie miało taki charakter sporadyczny do zakończenia technikum, także tutaj nie chciałbym się nad tym rozwodzić za bardzo. Oczywiście tam połowinki, matura, bal studniówkowy, ale później nastąpiła moja przeprowadzka do Szczecina z mojej rodzinnej miejscowości. Także rozpocząłem pracę tam w stoczni i też myślałem o studiowaniu. Tak więc początek mojego picia to było raczej picie okazyjne, ale z tendencją picia weekendy, czyli mieszkałem na początku obok, potem już razem z moją przyszłą żoną i jej tatą oraz moim przyszłym szwagrem w jednym domu, który też miał, że tak powiem, przyjaciół i bardzo często było tak, że po prostu to te piątki, te soboty kończyły się wspólnym piciem tak, tego alkoholu. Przy okazji jakichś tam wewnętrznych, no, jakichś spotkań, czy po prostu bez okazji, tak, na zasadzie wspólnego oglądania telewizji, czy grania w karty nawet, tak, także to też była okazja do tego, żeby sobie wypić. Jeżeli chodzi o pracę, to właśnie nie miałem z tym problemu, tak jak powiedziałam, po pracy praktycznie wracałem do domu, nigdy nie ciągnęło mnie do tego, żeby z kolegami pójść, byłem często zapraszany, ale nie interesowało mnie to. To się właśnie rozwijało w te weekendy, potem przerodziło się już też w jakieś wyjścia z kolegami, ale to już na kolejnym etapie, kiedy skończyłem studia, zmieniłem pracę i jak gdyby zacząłem pracować w biurze. Zaczęły być organizowane spotkania po pracy ze strony pracodawcy, z osobami z biura i to już się kończyło czasami no, dużą ilością alkoholu. Ale wtedy jeszcze konsekwencji takich nie widziałeś, tego rozumiem, tak? Mając 20 parę lat. Nie widziałem konsekwencji. Uważałem, że to nie jest szkodliwe, że to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Czułem się w miarę dobrze tak, po tym weekendzie, ale to już też trzeba powiedzieć, że te weekendy, czy to zapicie wyglądało tak, że to już była powtórka następnego dnia. To nie był jeden dzień, tylko to już następnego dnia nastąpiło powtórzenie, a czasami jeszcze w niedzielę kończyło się jakimś tak zwanym leczeniem. Z tym, że starałem się zawsze już w poniedziałek, mając młody organizm, 20-letni, nie miałem z tym problemu, żeby w poniedziałek już no, funkcjonować normalnie, idąc do pracy. A jeśli chodzi o... I nie czułem żadnych szkód, tak? Jeżeli chodzi o samopicie, po prostu stanowiło to dla mnie jakiś tam element życia. Uważałem, że tak po prostu jest. Szczególnie, że w domu ten alkohol był. Mój przyszły teść też pił, nie miał z tym problemu, dobrze funkcjonował, tak? Można powiedzieć, że osoby, które piły w tamtym czasie alkohol, też awansowały, tak? Prowadziły jakieś dostatnie życie, tak? Rozwijały się, studiowały, realizowały, także uważałem, że to po prostu jest normalny element tego, jak się żyje, jak się funkcjonuje. Małżeństwo ci rozpadło z powodu alkoholu? Te pierwsze, bo dosyć szybko ci się rozpadło, nie? Dosyć szybko i tak trudno mi powiedzieć. To nie był jeszcze alkohol.
To nie był jeszcze alkohol, może w 100%. Bo ty w tym piciu byłeś bardzo takim energicznym, przedsiębiorczym też człowiekiem, nie? Bo wykonywałeś tam różne tak, prace. Tak, to znaczy ja generalnie jakby w tym czasie, kiedy zacząłem pić, awansowałem tak krok po kroku. Także pracowałem w firmie konsultingowej z jednej firm stoczniowych, awansowałem tam powoli aż na kierownika, aż albo tylko na kierownika, ale gdzieś to była szybka nobilitacja w ciągu jednego roku. Tak więc wydawało mi się, że ja po prostu dostaję skrzydeł, że to picie nie przeszkadza, wręcz pomaga mi w realizacji moich pomysłów, moich zamierzeń podczas nauki. To ciekawe, bo jak ci ten alkohol pomagał? To znaczy ja na przykład ucząc się, pamiętam jeszcze studia, to właśnie o to jest może taki epizod, teraz mi się przypomniało, że zawsze co dwa tygodnie w czwartek to było tak, że jeszcze wtedy nie z moją żoną, tylko z partnerką, byliśmy umówieni, że nie spotykamy się. I to były takie czwartki, kiedy też poświęcałem czas na naukę, studiowałem historię i ucząc się, szczególnie do egzaminów, czyli w okresie takim właśnie stycznia, czy ewentualnie potem czerwca, było to sięganie po butelkę wina i uważam, że to wino mi pomaga, jeśli chodzi, jakby otwiera mi umysł, tak, i pozwala mi łatwiej zapamiętywać treści. To ciekawe. Tak. Rozwinęło się to potem jeszcze dalej w kontekście takim, ale to już może na późniejszym etapie, kiedy otworzyłem firmę. To było w branży stoczniowej i też bardzo wiele spraw załatwiałem na zasadzie, zresztą też kiedy rozstawałem się z moją partnerką, też pracowałem w stoczni, potem wróciłem do tej stoczni i cały czas się przewijał alkohol. Także to może nie było powodem rozstania z powodu alkoholu, ale wiem, że już wtedy zacząłem mieć problemy z takim piciem w tygodniu, czyli potrzebowałem już tej butelki piwa, dwóch butelek piwa po pracy. Było jakieś takie, nie wiem, wydarzenie albo ciąg wydarzeń, który spowodował, że ty zacząłeś tak pić naprawdę intensywnie, już tak, już się wylało to picie poza te bezpieczne, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, bezpieczne weekendy? To się zaczęło praktycznie wtedy, kiedy miałem już swoją działalność, miałem swoją firmę. Jak gdyby nie miałem tych norm czasowych, że muszę iść od poniedziałku do piątku do pracy, to ja decydowałem, kiedy chcę iść do tej pracy, to ja decydowałem o tym, z kim się spotkam i to też powodowało to, że zdarzało mi się, że po prostu w tygodniu zamiast, a szczególnie po tym, kiedy wracałem na przykład z delegacji, kiedy pojechałem odwiedzić moich pracowników, załatwić sprawy związane z jakimiś kontraktami, czy ewentualnie fakturami. Miałem wtedy też kontrakty za granicą. Po powrocie właśnie, to jak gdyby już w głowie miałem myśl o tym, żeby się napić. Była to dla mnie forma nagrody, tak? No, tak to dzisiaj odbieram. I to czasami przenosiło się jeszcze na kolejne dni. Także tak naprawdę epizod, też moment taki, kiedy prowadziłem firmę, doprowadziłem do tego, że zaszyłem się wtedy. 2007 albo 2008 no rok. Dlaczego zaszyłeś? Skoro dlaczego? Nie widziałeś. Znaczy nie, to już byłem po rozwodzie, dawno byłem z kolejną partnerką. Po prostu zacząłem słyszeć od mojej partnerki, od osób zaprzyjaźnionych, od jej rodziców, że mam problem, że coś jest nie tak z moim piciem, że to wpływa na moją pracę, na moje kontakty z pracownikami, że te kontakty są zbyt zażyłe i jak gdyby ten alkohol nie pozwala mi realnie spojrzeć na to, na funkcjonowanie mojej firmy. Oczywiście firma funkcjonowała wtedy bardzo dobrze, być może dlatego, że było aż za dobrze, ale w momencie, kiedy się zaszyłem, sam po sobie zobaczyłem, rok nie pijąc, że... Ale zrobiłeś to z przekonania, czy zrobiłeś to na zasadzie, zrobiłem żeby to raczej, odczepili? Nie, raczej, żeby się odczepili. To był jeszcze moment taki, żeby się odczepili, że okej, przez ten sposób pokażę, że ja nie muszę, tak. Ale czułem, że to jest dla mnie straszak, tak, że miałem tą presję jakby z tyłu głowy wpisane, że to zapicie czy napicie się może spowodować jakieś negatywne konsekwencje dla mojego organizmu. Ale przez ten rok odczułem, że nie pijąc, naprawdę ta jakość mojego życia, te kontakty z pracownikami nabrały dystansu. Zacząłem inaczej na to patrzeć. Moje wyjazdy gdzieś do moich pracowników, mówił, już nie były tak, jak gdyby nie były tak zażyłe te kontakty i dzięki temu no łatwiej było mi też delegować zadania, łatwiej było mi z tymi pracownikami rozmawiać o sprawach zawodowych, powiedzieć im nie lub no, wydawać jakieś polecenia, czy po prostu realizować pewne zadania w oparciu o to. A wróciłem do tego picia no, w dziwny sposób, może nie dziwny, ale też mieszkałem w tym troszeczkę za Szczecinem. Zacząłem się spotykać też z tym środowiskiem, ze znajomymi, którzy się tam przeprowadzili i zacząłem
od piwa bezalkoholowego. Jakoś tak uważałem, że no nie powinno mi to zaszkodzić. Rozumiem, że w Szywkach, już wiedziałeś, że w Szywkach tak, to już jest, ponad, jest bezpiecznie. Po Szywce chyba to było jakieś po półtorej czy dwa lata, kiedy pierwszy raz spróbowałem, także to nie było tak, że ja to była długa przerwa. Tak, długa przerwa, to nie było tak, że a jak sobie radziłeś w takiej tej przerwy ze sobą w ogóle wtedy? Bo zakładam, że przestanie picia nie powoduje, że się jest nagle będąc uzależnionym, fajnym kolesiem. Ja rozumiem, że widziałeś pewne rzeczy wyraźniej. Ale zakładam, że gdzieś tam, jak sobie rozładowywałeś te emocje, które gdzieś tam w środku były? Znaczy, to było dwojako. To znaczy, po pierwsze, rozpocząłem treningi, trenowałem aikido. I to było dosyć intensywne, to znaczy byłem 2-3 razy w tygodniach na treningu. Mhm. I jak gdyby czasami też jeszcze w soboty, w niedzielę. Także to był ten jeden kierunek. Drugi, byłem na etapie kupienia domu i jak gdyby rozbudowy, przebudowywania, także zagospodarowywania działki i to zabierało mi czas. Także to zabierało mi bardzo dużo czasu, byłem na tym skupiony. Jak gdyby kompletnie nie myślałem w tym momencie, żeby się napić. No, było z tyłu głowy cały czas ta Szywka, ale po tym roku jak gdyby cały czas czułem ten komfort tego, że mam dużo do zrobienia i to mi jakoś to pozwalało mi funkcjonować, tak? Także, ale też tam pierwszy raz napiłem się właśnie piwa tego bezalkoholowego, które potem się przerodziło w picie już normalnego piwa, tak? To nie było tak, że szybko wróciłem do jakiegoś ciągu, szybko wróciłem do zapicia, bo u mnie też raczej w życiu nie było jak gdyby takich ciągów na zasadzie, że piłem przez rok czy dwa lata non stop. Mm-hmm. To były duże zapicia, które kończyły się w cudzysłowie orzeźwieniem, otrzeźwieniem i próbowałem coś z tym zacząć robić. A jak wróciłeś do tego alkoholu, to ten sport znowu gdzieś poszedł na bok? Nie, sport był cały czas, także, ale zawalałem treningi. Mhm. Albo było też tak, że po prostu pojechałem na trening i pierwszą rzeczą, wracając do domu, albo już przed, miałem kupione piwo. Mhm. Pierwszą rzeczą, którą robiłem, to po prostu parkowałem auto w garażu albo przed garażem i czasami przed wejściem do domu wypijałem jeszcze jedno czy dwa piwa. Także, nie miałeś świadomości, że to raczej nie najlepiej wpływa na odnowę biologiczną, tak? Nie, to znaczy, językiem nie, właśnie, profesjonalnym. To są też jakieś takie stereotypy i kiedyś miałem problemy z kamicą nerkową, to nawet od lekarza usłyszałem, że powinienem pić dwa piwa dziennie, to było kiedy miałem 20 lat. Także, o, jak alkoholik coś takiego słyszy, to w ogóle... Wtedy jeszcze nie byłem alkoholikiem. Ja wiem, ale wiedziałem o tym, ale pamiętasz o tym, zakładam, że później już wiedzą, że coś jest nie tak z tym piciem, to była taka... Tak, ale to moje nie tak do tego, piciem, żeby się napić. Tak, nie? Tak. To wracając tak właśnie do tego napicia się, tego piwa, no... Tak, wiedziałem, że to raczej coś jest nie tak, ale jeszcze to nie było to. A tłumaczyłeś sobie, że co, że pijesz to piwo, bo to ma jakieś tam właściwości dobre dla ciebie? To znaczy też słyszałem, że piwo po treningu jak gdyby uwalnia, relaksuje, ale też ma korzystny wpływ na krwiobieg i tak dalej. Ale to też nie jest gdzieś, że to sobie gdzieś wymyśliłem, po prostu to są takie stereotypy, informacje czasami zasłyszane gdzieś i to zostaje w głowie, nawet w młodości. Ja znam taką, kiedyś oglądałem jakiś program poważny, gdzie było wyliczone, że akurat chodziło o te brytyjskie ciemne piwa typu Guinness, które tam, nie wiem, inną mają jakąś tam, inny mają skład, no, że jest tyle składników tam odżywczych, mineralnych w tym piwie, że jak się wypije coś w okolicach 20, to można sobie jakąś tam grupę, nie wiem, mikroelementów w całości to, co jest potrzebne do życia, zapewnić. No. No nie, no aż tak dla uzależnionych ludzi takie informacje są jak złoto po prostu i diamenty. Znaczy, też wtedy tak właśnie myślałem o tym, że to ten alkohol w małej ilości pomaga zasnąć, tak, że relaksuje przed snem. No dzisiaj wiem, że jest inaczej, tak, jest wręcz przeciwnie, także, no, ale to już jest kwestia wiedzy i nauki. I tego, wtedy było w głowie pusto jeszcze. Wtedy było jeszcze w głowie pusto, nie było żadnej terapii, tak więc ta terapia pojawiła się dopiero po upadku mojej firmy. To był taki, myślę, że to był bardzo duży moment przełomowy w moim życiu, kiedy to picie się spotęgowało, kiedy te ciągi były już tak no długie, bardzo długie i kończyły się nie tylko zapiciem, ale też obecnością na sorze, tak, to jest, jak się nazywa tutaj sor, nie wiem, czy to wtedy był sor, ale... A to były wypadki związane tam z przewróceniem, czy bardziej nie, stan zdrowia? Nie miałem tendencji do... Znaczy zdarzało mi się wychodzić gdzieś po alkoholu, ale raczej to było picie w domu i jeżeli już miałem ciąg alkoholowy, to było picie w domu i szukanie sklepu, który bardzo często był po prostu w zasięgu prawie że ręki i powrót do tego domu, ale wycieńczałem strasznie swój organizm, to znaczy przestawałem jeść, jeszcze przez pierwsze kilka dni próbowałem jeść,
ale już po tym trzecim, czwartym dniu kończyło się po prostu tylko tym, że piłem, tak. I, no i doprowadzałem się do takiego momentu, że albo zamawiałem taksówkę, albo po prostu, no raczej zamawiałem taksówkę i prosiłem, żeby zawieźć mnie na pogotowie. Okej. Okay. A te bankructwo, to rozumiem, taka finansowa katastrofa dosyć duża była wtedy, tak? Tak, to miałem firmę w branży stoczniowej, no mówiąc krótko, też wróciłem wtedy do picia. Jak gdyby ostatni rok przed upadkiem firmy to było picie alkoholu, może nie ciągi, ale wyjeżdżałem też w delegację, też tam jak gdyby wróciłem do tego picia, może nie z pracownikami, ale z kierownictwem, które gdzieś było zatrudnione i nadzorowało pracę, na przykład w Gdańsku czy za granicą. To było kilka piw i też no jak gdyby to nie wpłynęło dobrze na moje relacje, tak? Na tą zadaniowość, przekazywanie zadań, zaczęły się problemy finansowe, zaczęło się brak płatności ze strony kontrahentów, problemy z realizowaniem płatności wobec urzędów skarbowych, ZUS-u, udało mi się realizować wypłaty. To wszystko zaczęło mnie przytłaczać i skończyło się tym, że podjąłem decyzję na koniec 2010 roku o zgłoszeniu wniosku o upadłość i ta upadłość nastąpiła na początku 2011 roku. Straciłeś wszystko wtedy? Straciłem może jeszcze nie wtedy wszystko, bo cały czas ten dom z tą działką był. I właśnie tam się zaszyłem, można powiedzieć, i tam realizowałem te ciągi. No to było jeszcze około pół roku, także nim ten dom mi zabrano. Ale też w międzyczasie była decyzja o przekazaniu mojego majątku pani syndyk na pokrycie należności. Także zaczęły się problemy moje z dziećmi w kontekście, może nie z dziećmi, ale z partnerkami byłymi w kontekście płacenia alimentów. To była presja otoczenia. Telefony ze strony wierzycieli, telefony ze strony komorników. No bardzo często w nocy, bardzo często nad ranem, z przypomnieniem, że za dwa dni mam coś zrobić. Mój tryb życia zaczął wyglądać tak, że w dzień piłem, a zacząłem czuć się dobrze w nocy, bo wiedziałem, że w nocy ludzie normalnie śpią. Nikt nie dzwoni. A ja w tym momencie tak, mam ciszę, spokój, nikt nie dzwoni. I jak gdyby coś mi z tego zostało do dzisiaj, ale już jak gdyby pozytywne, jak gdyby ten aspekt tego, że po prostu uważam noc za ten czas, kiedy mam ten czas dla siebie, tak? Tylko wtedy to był czas jakby takiej regeneracji, dochodzenia do siebie po tym dniu, po tym piciu, po tych informacjach, które do mnie dochodziły, także nie było to łatwe. Zmiany telefonów też nie zawsze pomagały, także znajdowano mnie. Ta enklawa na tej wsi, tam 40 km od Szczecina, no gdzieś tam, to była ta moja ucieczka i chęć. No i też takie czasami myśli, no, czy jest w ogóle warto dalej żyć i co dalej z tym wszystkim zrobić, bo ja nie miałem po prostu nadziei w Polsce na to, że mogę jeszcze coś zacząć inaczej. No, pewnie tak. Spora część osób, które w takiej sytuacji byłyby, właśnie będąc uzależnionymi, no, to jest taki moment, kiedy się już po prostu spada na samo dno, nie? Tak. No dno jest takie, no. Ja wiem, że to jest taki schemat i mówi się o tym, że dno ma, no, każdy ma inne dno. Mm-hmm. No moje dno wyglądało w ten sposób, że kiedy już myślałem, że jestem na dnie, że straciłem wszystko, zacząłem gdzieś tam, udało mi się otworzyć kolejną firmę, pracowałem już sam, znalazłem pracę kontrahentów za granicą, w Norwegii właśnie i udało mi się jeszcze wynająć mieszkanie i to jeszcze, jak gdyby uważałem, że to jeszcze nie jest najgorzej, ale był moment taki, że po prostu nie miałem żadnych pieniędzy. Pamiętam czas, kiedy po prostu 3 dni spędziłem w samochodzie, śpiąc w aucie z tym wszystkim, co mam, tak? Czyli to, co mi zostało, jakieś rzeczy, ubrania, jakiś koc, poduszka, tak? I to też jeszcze był samochód gdzieś tam kupiony od kolegi za drobne pieniądze, 20-letni gruchot, który po prostu jeździł. Tak więc to też była chyba w tym momencie, już tak troszeczkę uciekają mi te wszystkie szczegóły, ale zwróciłem się też do rodziców o pomoc, tak? Że po prostu też pojechałem do nich. Z perspektywy czasu wiem, pomogło mi to, ale jak gdyby nie mogłem się tam w ogóle odnaleźć. Jednak jestem samodzielny od 20 roku życia i to życie mówi, i jak gdyby no, powrót do domu i tata jest jaki jest, mama może tak nie, ale pytanie się, gdzie wychodzę, po co wychodzę, nawet wiedząc o tym, znaczy oni robili to jakby w dobrej wierze, tak, bojąc się o to, czy znowu gdzieś nie wyjdę, się nie upiję. A ja to odbierałem po prostu też inaczej, jako taką ingerencję w moje prywatne życie, w moją dorosłość.
No i też się zaczęły wtedy terapie tak naprawdę. Także to była terapia otwarta. Ale to była twoja... Tak, to już były moje decyzje. Wiedziałem, że to już po prostu jestem w takim momencie, że muszę coś z tym zrobić. Który to był rok? To był 2012-13. Także to było kilka terapii. Dwie terapie otwarte, czyli popołudniowe. Jedna była otwarta, popołudniowa, 2-3 razy w tygodniu, która też mnie obligowała na chodzenie na grupę AA. Mhm. Też jedna była terapią zamkniętą, koło Złotowa, bodajże, jeśli pamiętam miejscowość, to była 6-tygodniowa, którą właściwie przerwałem na kilka dni przed zakończeniem. A tą dochodzącą codziennie od tam chyba 8 do godziny 14 zakończyłem, także jakby w pełni. I tak. A z tej drugiej czemu się zerwałeś? Z tej zamkniętej, nie wiem, jakaś... Nie byłem w stanie. A zerwałeś się pić po prostu? Nie piłem po tym też jeszcze długi okres czasu nie piłem, także po terapiach też długi okres czasu nie piłem. To nie było tak, że wchodziłem z terapii. Ale wracałeś, rozumiem, za każdym razem. Ale wracałem za każdym razem do picia, tak. To jeszcze trwało... A wiesz czemu? Trudno powiedzieć mi tak dokładnie czemu. Ja cały czas uważałem, że tak coś robi ze sobą, ale nie do końca chyba wierzyłem w to, że te terapie mi pomogą. Że oczywiście zdobyłem tam wiedzę, zobaczyłem jak inni ludzie, że przyszli praktycznie podobnie albo to samo co ja, że też wiele stracili. A sam byłeś pogodzony z tym faktem, że jesteś uzależniony od alkoholu, czy? Nie byłem jeszcze pogodzony. Ja jeszcze gdzieś miałem w sobie jak gdyby taką wizję, że ja sobie z tym poradzę i będę mógł wrócić do tego kontrolowanego picia. I to jeszcze trwało wiele, wiele lat i myślę, że jeszcze wrócę do tego już w kontekście moich ostatnich dwóch lat. Także cały czas gdzieś tym, gdzieś była ta, nie miałem w głowie myśli, że mogę się... Czyli ten pierwszy krok, jak się... Tak, ja przyznałem się do tego, że mam z tym problem, ale jeszcze jak gdyby nie przebudowywałem, nie przetworzyłem sobie tego wszystkiego, że nie ma już powrotu, tak? Że ta droga jest zamknięta. A ta Norwegia to była ucieczka przed bagnem? Tak, to była przemyślana ucieczka. Do Norwegii jeździłem od 2005 roku. Ja od 2012 właśnie też miałem działalność i jeździłem kilka razy w roku na kilka tygodni. Też zamawiałem materiały w międzyczasie, także to pozwalało mi funkcjonować w Polsce i jak gdyby wynajmować mieszkanie i czekać na ten czas, kiedy będę mógł pojechać, zarobić pieniądze, montując to wszystko. Ale też ostatni kontrakt w Norwegii zakończył się tak, że były problemy z płatnościami i zapiłem. To było lato, to już pamiętam dokładnie, lato 2015 roku. Dokończyłem jeszcze ten kontrakt, ale i wtedy też podjąłem decyzję, że koniec, nie wracam już do Polski. Znaczy wróciłem jeszcze tylko na moment, bo chciałem zostać instruktorem nurkowania. To znaczy latem 2015 roku podjąłem decyzję, że czegokolwiek się dotknę, to skończę. I zawsze wcześniej... A miałeś poczucie, że wcześniej co, że tak zostałeś wcześniej, rozkopane? Wcześniej jak gdyby kończyłem, ale wcześniej miałem takie poczucie, że nigdy nie byłem, jak chciałem być takim perfekcjonistą, cokolwiek na studiach, kursy, szkolenia, cokolwiek nie robiłem, nawet treningi, tak, wszystko musiało być na najwyższym poziomie. Nigdy nie byłem zadowolony z tego, co zrobiłem do końca. Uważałem, że chyba na to nie zasługuję. A od 2005 roku powiedziałem sobie, że faktycznie chcę skończyć i nieważne, czy to będzie piątka, czy to będzie trójka, chodzi o efekt. I jak gdyby pierwszym etapem było to, że od 2012 roku odkładałem kurs instruktora nurkowania i go zrobiłem jeszcze w 2015 w październiku. Tak więc... A to było dla pasji, czy nie, to było dla pasji, ale też myślałem o tym, że będzie to jakaś forma dla mnie rozwoju w Norwegii. To znaczy myślałem o firmie, którą też później założyłem, która przed COVID-em krótko, także funkcjonowała w ramach COVID-u. Szkoliłem osoby różne Polaków, Norwegów, także inne osoby z innych krajów. Sprzedawałem sprzęt, ale też na pewnym etapie to zakończyłem, bo nie przynosiło mi to takich profitów, jakie powinno przynosić, a zaczęło mnie obciążać. Miałem łódź, problemy z tą łodzią różnego rodzaju, ten sprzęt, serwisy. To wszystko odbywało się po pracy w weekendy, tak więc zajęcia basenowe miałem w niedzielę. No, zaczęło mnie to obciążać, tak? Oprócz tego, że miałem gdyby normalne kontakty ze znajomymi, nurkowania, też zajmuję się wspinaczką.
dosyć intensywnie, tak więc bardziej idę teraz w tym kierunku, jeżeli chodzi o wspinaczkę i też o góry. Także troszeczkę to nurkowanie zostawiłem w zeszłym roku. Przed 50 podjąłem decyzję, że we wrześniu. To nie jest ten pomysł. Że to, nie, to znaczy, chcę nurkować na wakacjach, a w Norwegii mi wystarczy. Także myślę, że wykonałem tyle nurkowań w Norwegii, że to jest dla mnie satysfakcjonujące. Także jest. A z nurkowaniem jeszcze jest jedna trudna chyba dla ciebie, co? Historia. Śmierć kolegi. Tak, tak. To też, no i to są właśnie takie wydarzenia w życiu, gdzie mój przyjaciel miał problem z alkoholem. To mogę powiedzieć z perspektywy czasu. Znaliśmy się no, kilka lat. Często namawiał mnie do tego, żebym się napił. To był teraz okres, kiedy nie piłem. Tak więc nie napiłem się w jego 40. urodziny. A on, to był październik, a w styczniu zginął praktycznie na moich oczach po nurkowaniu. Nie w trakcie nurkowania, tylko po nurkowaniu przy wyjściu z wody uderzył. Fala wypchnęła go na brzeg, uderzył głową w skałę, wpadł do wody, nieprzytomny niestety. Po wezwaniu przeze mnie pogotowia, helikopter ze Stavanger, no zmarł w szpitalu po 40-45 minutach. To bardzo mnie obciążyło. Poczucie winy się pojawiło, tak? Jakaś to odpowiedzialność znaczy, za to? No znaczy nie we mnie, jak gdyby ze strony Polaków mieszkających w Norwegii, w tamtym regionie. Czasami wprost, czasami gdzieś pokątnie usłyszałem, że to jest moja wina, ponieważ jestem instruktorem nurkowania, że to była moja decyzja. No to nie była to moja decyzja, to Marcin wybrał to miejsce. Marcin też był dive masterem, czyli miał jak gdyby swoje, miał uprawnienia, ale i też miał doświadczenie. Mm-hmm. Tak, także nieraz nurkowaliśmy też w tym miejscu, to nie jest tak, że to było pierwszy raz. Ale to był też pierwszy raz, kiedy go zapytałem się, czy chce zanurkować w tym miejscu. No, później się okazało, że powiedzmy też dzień wcześniej napił się alkoholu, że to ja prowadziłem wtedy samochód. No i to obciążenie też ze strony właśnie Polonii Polskiej. Ze strony Norwegów nie, właśnie wręcz przeciwnie. Oni no, dali mi tą informację, że cieszą się, że chociaż mi udało się z tego wyjść, bo też tam byłem lekko pokierszowany. Też ta fala mnie wypchnęła na brzeg, ale mi się udało po prostu wyjść. Marcin był po mnie, jemu się nie udało. Nie piłem około roku no i nie wytrzymałem, tak, po prostu zapiłem. Tak mnie to obciążyło, że zapiłem. To był po prostu ciąg. To był ciąg, po którym zwróciłem się do mojego pracodawcy o pomoc, nie? Tak więc doszedłem do wniosku, że nie mogę tak funkcjonować w Norwegii. Zresztą pracodawca mój już się domyślał, bo nie chodziłem do pracy od tygodnia. Mieliśmy dobry kontakt, tak więc wreszcie się znaczy przyjechał jeszcze do mnie wtedy, kiedy byłem pijany. I w tym okresie między tym, jak jeszcze byłeś w Polsce i tam robiłeś tam wpierw pierwszą, później drugą terapię, do tego momentu, rozumiem, w Norwegii nie podjąłeś żadnego leczenia w tym międzyczasie, tak? Nie, w międzyczasie w Norwegii nie. Ja uważam, że to znaczy, dla mnie Norwegia o tyle była dobrym miejscem, że ten alkohol nie jest jak gdyby tak widoczny, tak? Że ja pracując, realizując swoje pasje w weekendy, popołudniami, no mogłem go uniknąć, że idąc do sklepu, ja nie widzę tego alkoholu, płacąc za wszystko, przed sobą, tak. Jak w ogóle wygląda ta sprzedaż, dostępność alkoholu? Może znaczy, tak? Jeżeli chodzi o dostępność alkoholu w Norwegii, to jest już od wielu lat. Myślę o zmianach, ale na razie to wygląda tak, że można alkohol kupić i to niskoprocentowy, czyli do 4,5%, piwo w sklepach i to też nie jest tak, że cały czas tylko od godziny, nie od sklepy są otwierane o 7, o 6, ale można kupić alkohol od 8 i do godziny, czasami było do godziny 18, teraz jest do godziny, na godzinę przed zamknięciem sklepu generalnie zamykają, jak gdyby opadają rolety, alkoholu już nie można kupić. W soboty jest do godziny 18, w niedzielę jest wszystko pozamykane, na żadnych stacjach benzynowych nie kupisz alkoholu. Sklepy monopolowe są, ale jakby w takiej miejscowości, jak Kristiansand, no myślę, że to są jakieś 3-4 sklepy w obrębie 30 kilometrów. A jak liczebność tego miasteczka? 100 tysięcy osób tam, plus może więcej, plus miejscowości przyległe. Także to są 3-4 sklepy. Ja już mówię też, że to jest sklep na przykład w miejscowości o 20 kilometrów odległej. Także, także nie ma ich dużo. Są otwarte w tygodniu, bodajże w soboty jeszcze kilka razy skorzystałem z tych sklepów. Także i
No i bardzo często właśnie w niedzielę, w święta są one pozamykane, także no nie ma tej dostępności. W niedzielę jest oczywiście opcja, ale to są już restauracje, tak. Tego no a jak to leczenie wygląda, powiedz? Bo rozumiem, że ten pracodawca, do którego się zgłosiłeś po pomoc, on cię też jakoś kierował, tak? Tak, to znaczy w Norwegii jest tak, że większość firm norweskich współpracuje z takimi organizacjami, to są takie pomocowe organizacje zdrowotne. To one nie są stricte związane z problemem alkoholu czy narkomanii, ale ogólnie jak gdyby z problemami pracowniczymi, które mogą wystąpić i tam jak gdyby ten pracodawca może kierować tego pracownika jako tą pierwszą pomoc, czyli wiadomo, bardzo często jest tak, że no, nim dostaniesz tą pierwszą pomoc, no to my oczekujemy, znaczy ja przynajmniej oczekiwałem, kiedy wyszedłem z ciągu, że ja potrzebuję pomocy już i teraz, mnie nie interesuje coś za tydzień, tak, ja teraz w tym momencie. No bo jeżeli jej nie otrzymam, to nie wiem, co będzie następnego dnia. Może znowu nie wytrzymam, tak? Może po prostu ta presja będzie tak dużo napicia się, że wrócę do tego. Także pierwsze rozmowy były moim z pracodawcą, spotkałem się u niego. Oczywiście już jako trzeźwa osoba. I on skierował mnie do jednej z takich firm. Tam jest kilku psychologów, także to były pierwsze rozmowy psychologiczne. I na temat jak gdyby tego, jak się czuję, jak mogą mi dalej pomagać. Wtedy jeszcze nie znałem języka norweskiego, tak więc nie wchodziło w grę, no może do tego jeszcze wrócę, ale to były 3-4 spotkania, które opłacił pracodawca. Tak gdyby to w ramach pracodawcy. Mhm. I ten psycholog powiedział mi, jakie są moje kolejne kroki, czyli powiedział, że muszę się zgłosić do mojego lekarza rodzinnego, że ten lekarz mnie skieruje do ośrodka w Kristiansand, gdzie będę mógł podjąć terapię, no a w ogóle najpierw też się spotkam już jak gdyby z terapeutą, ale w ramach tak zwanej już, no tak zwanego naszego polskiego NFZ-u, tak? Czyli w ten sposób to wyglądało. I to też jest, nie jest do końca jeszcze tak, że tylko idzie sobie do lekarza. Mając problem alkoholowy w Norwegii, gdyby doszło do wypadku, no wiadomo, zabierałem prawo jazdy, ale sam fakt tego, że masz ten problem... Ale zabierałem prawo jazdy, jak jesteś po alkoholu. Po alkoholu, ale też idąc do lekarza i przyznając się do problemu, jak gdyby lekarz kieruje cię na półroczne albo i dłuższe badania krwi. Czyli jak gdyby on cię monitoruje przez pół roku. I lekarz może, jeżeli w tych badaniach okaże się, że spożywałeś alkohol w międzyczasie, on ma obowiązek skierować pismo do policji o ewentualny, bo to już jest wtedy zagrożenie, że ty sobie z tym nie radzisz i on ma obowiązek skierowania pisma do policji, może nie o odebranie, ale o sprawdzenie tego albo ewentualne podjęcie decyzji czy kroków w tym zakresie. Także to też jest ważne, bo ja sobie nie wyobrażam pracy w Norwegii bez samochodu, także no, są czasami odległości 20-30-kilometrowe. Jeździmy szczególnie w branży takiej budowlanej, jeździ się na różne projekty. Ale jakie konsekwencje mogą być tego na przykład, że się okaże na jakimś tam badaniu, że masz... Po prostu lekarz kieruje sprawę na policję, policja z automatu może ci odebrać prawo jazdy. Tak. Mimo, że to nie ma związku z prowadzeniem samochodu, nie prowadziłeś samochodu, ale będąc zdiagnozowanym? Oni uważają tak, będąc zdiagnozowanym stanowi zagrożenie już dla społeczeństwa. Tak więc oczywiście po alkoholu tak, zresztą no, w Norwegii tak mówiąc... A jaki ty miałeś stosunek do tego, jak się, bo rozumiem, że się dopiero dowiedziałeś o tym w trakcie tego, tak, no nie? Ja byłem przestraszony, tak, no generalnie to też byłem przestraszony w tym momencie i to też... Ja zakładam, że jakby w Polsce coś jakiego się pojawiło, to po prostu był bunt społeczny. Tak, no mnie to zmobilizowało, bo może to jest złe słowo, ale jest to jakiś taki czynnik, bo... No to jest taka, no na smyczy jesteś trzymany. No my, tak, na smyczy, ale my potrzebujemy wielu różnych bodźców takich zewnętrznych, czasami też może przymusów, które nam pomagają jak gdyby no, nie skupiać się na tej bańce związanej z alkoholem, tylko zacząć szukać po prostu, jak z tego wyjść, tak? Że no tu już nie ma tej możliwości, że ja wrócę, po prostu zacznij szukać rozwiązań, tak? No i faktycznie dostałem skierowanie do mojego terapeuty bardzo szybko, to trwało około 2 tygodni. Tak jak powiedziałem, nie znałem norweskiego, tak więc terapeuta mógł mnie wysłać na terapię grupową, ale podjęliśmy decyzję, że porozmawialiśmy się w języku angielskim, że będę prowadził po prostu z tym terapeutką terapię indywidualną. I to były spotkania na początku raz w tygodniu, potem co 2 tygodnie, a potem co miesiąc aż. I to jest też takie podejście, że troszeczkę inaczej niż w Polsce, że ona jak gdyby traktowała mnie z osobę nie jako alkoholika, tylko z tym problemem alkoholowym. I oni tak nie do końca, ja wtedy usłyszałem od terapeutki wprost, że oni nie traktują osoby z tym problemem docelowo jako alkoholika do końca życia, że po prostu to jest jakiś etap, który musimy przejść,
wracamy do normalności, oczywiście nie mogąc pić dalej, nie? Także jakby uważają to docelowo, że ta osoba może być zdrowa, tak? Normalnie funkcjonować w społeczeństwie, no tylko tyle, że nie może po prostu sięgać tak jak po narkotyki, po ten alkohol. Jaki efekt był tej terapii? Ile ona trwała? No myślę, że to było około roku. Około roku i potem jak gdyby obustronnie podjęliśmy decyzję, że nie, że już wystarczy, że radzę sobie i radziłem. I radziłeś sobie? Tak, i radziłem sobie. Radziłem sobie przez kolejny tam rok, nawet chyba dłużej, nawet 2 lata albo i 3. Także to były takie okresy właśnie, kiedy nie piłem. No i potem śmierć mamy i też rok nie piłem jeszcze. Tak więc też nie piłem w okresie COVID-a właśnie. To było czemu łączysz to ze śmiercią mamy? Bo nie przebolałem jej. Myślę, że jak gdyby zabrakło mi znowu z czegoś, jakby ten ból pojawił się dopiero po roku. Uciekłeś od tego tak, trochę, tak? Coś mi uciekło, czegoś mi zabrakło, nie przeżyłem tej śmierci, tej utraty. Tak samo właśnie jak z tym moim przyjacielem, coś po roku po prostu pękło, nie? I zapiłem wtedy, ale tak naprawdę no, to był 2020. Pierwszy rok, to już mija 3 lata i znowu nie piłem, tak więc... A podjąłeś znowu jakieś leczenie? Nie, wtedy nie podjąłem leczenia, po prostu nie piłem. Nie piłem. Mówię, ja jestem całe życie usportowiony i ten sport bardzo mi pomaga, ale też gdzieś tam powiedzmy kilkanaście lat temu... No ale on też, sport może być taką doskonałą ucieczką od... Tak, no to też może być ucieczka, także no to była pewna forma ucieczki. Ja widzę, że jesteś bardzo aktywny, nie? Tutaj nurkowanie, tutaj spinaczka, tych prac tak, no dużo. Po prostu ten czas, żeby nie myśleć o tym, żeby nie pić, także tak, to jest też taka forma ucieczki, ale też... A dotknąłeś, próbowaliście dotknąć w którejkolwiek z tych terapii, tych przyczyn, być może gdzieś sięgnąć, zobaczyć, co, z czego to się bierze to picie. Ono się zawsze bierze tak, z czegoś. To znaczy generalnie tak, z rozmów z terapeutami w tym okresie 2012-13 wracaliśmy do mojego dzieciństwa, tak więc no, to był ten właśnie okres, kiedy wracałem do moich kontaktów z babcią, z rodziną, także tam są pewne traumy, które były w relacjach, gdzieś tam pewna ocena samego siebie z tamtego czasu moja. Myślę, że to mogło mieć wpływ na to, jak funkcjonowałem później i że czegoś mi w tym życiu po prostu zabrakło, że jakby, jeżeli chodzi o emocje, o rodzinę, o tą... Oczywiście mieliśmy normalną rodzinę, miłość i tak dalej, ale jakby... Zresztą może to były też te lata, że tak jak gdyby rodzice nie mówili o tym, o tej miłości, nie pokazywali jak kochają, jak nie mówili, nie mówiło się o tym, tak raczej to było takie wychowywanie. Suche. Tak, suche dokładnie, jakby to można było określić, taki zimny wychów, tak. No, to muszę... Zimny chów. Były później jeszcze zapicia jakieś po tym 21 czy tam roku? To znaczy 20? Tak, poznałem Anię 2 lata temu, to był 2022 rok. Swoją aktualną partnerkę. Moją aktualną i partnerkę. I zapiłeś z tego powodu? Nie zapiłem właśnie. O to chodzi, że nie zapiłem z tego powodu. Ja myślałem, że mogę wrócić do picia kontrolowanego ponownie, także cały czas gdzieś jeszcze nie przyjmowałem do wiadomości, że to jednak, że nie będę pił, tak? I jak gdyby, kiedy ją poznałem, to... Oczywiście spotykaliśmy się i to było takie picie. Uważałem, że po prostu możemy razem wypić butelkę wina, możemy razem pojechać do teatru. Rozumiem, że ani się nie spowiadałeś, poznając się ze swojej historii. Nie mówiłem o problemie uzależnieniowej. Nie, ona tą historię przeczytała w momencie, kiedy do ciebie ją wysłałem. Także tak, to było też dla niej bardzo ciężkie. Ale nie spowiadałem się, raczej nie mówiłem o tym, nie mówiłem o swojej przyszłości. Bardziej o traumach, tak? Czyli właśnie przyjaciel, mama, coś tam w dzieciństwie, ale nie, jak gdyby ten alkoholizm. I też nigdy nie łączyłem upadku firmy wtedy. No, nie mówiłem, że upadek firmy jest związany z moim alkoholizmem, tylko cały czas uważałem, że to były inne czynniki. Oczywiście ten czynnik był główny, tak? No, to wiem z perspektywy czasu. Tak, też to było kontrolowane picie. Też nie codziennie, tylko po prostu wyjazd w weekend, spotkanie z przyjaciółmi. Ale Ania bardzo szybko, że tak powiem, wyłapała ten problem u mnie. Zaczęła mi zwracać uwagę, zaczęła mówić, że coś jest nie tak. A tak naprawdę zapiłem wtedy, kiedy i planowałem to, kiedy ona w 2022 musiała pojechać na jesień do Polski, pozałatwiać swoje sprawy,
a ja po prostu już byłem przygotowany, tak? Czyli pojechałem. Zaplanowane miałeś. Tak, miałem to zaplanowane, już miałem winę Monopole kupione litry alkoholu. Mm-hmm. Po prostu czekałem, kiedy ją odwiozę na lotnisko i się napiję. I no i to się przerodziło w ciąg, tak? To się przerodziło. Długi? No nie, myślę, że to było około 4-5 dni, także to już nie były takie tygodniowe, dwutygodniowe. I to było za każdym razem tak jak te poprzednie, że przestajesz jeść w pewnym momencie i znowu ten tak, organizm to znaczy, tak, no, ale to jak gdyby to jeszcze nie wycieńczyłem się aż tak mocno. Nie? Okay. Te 4-5 dni jeszcze mnie nie wycieńczyło. Szybko się w miarę regeneruje, ale to była też powrót Ani i decyzja moja, że nie piję. Także to Sylwester bezalkoholowy i nie piłem do kolejnego jej wyjazdu. Czyli... A jesteśmy już z zeszłego roku. Tak, w 2023. Niecały rok temu, mhm. Dokładnie. To był Wielkanoc. I też po tym okresie 4-5 miesięcy niepicia, czyli od listopada do marca, na początku kwietnia zapiłem. Ale to też muszę powiedzieć właśnie, co jest niebezpieczne w tym wszystkim. Poprzedziło to co? Nie tym razem zaplanowane picie, tylko w mojej firmie zrobiono taki event związany z losowaniem prezentów. Ja w ramach prezentu dostałem butelkę wina w pracy. Mm-hmm. Tą butelkę przywiozłem do domu. A nikt cię na terapii jednej, drugiej, trzeciej oczywiście, nie mówił, że... Oczywiście, że ja byłem informowany o tym, że to jest... Ktoś tak. Może wręczać alkohol, ale ty możesz go nie przyjąć? Tak, tak, wiem, ale no jakoś nie byłem gotowy, żeby jeszcze tego nie zrobić. Ja to przywiozłem, okay. Przekazałem Ani, leżał w szafie, ale to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem właśnie. Kiedy jak Ania wyjechała? Tak, mm-hmm. Otworzyłem butelkę wina. Miałem jechać wtedy na Wielkanoc. Ania miała już być tam w Polsce, ja miałem do niej dojechać. Ale wróciła jeszcze, wróciła przed Wielkanocą. Ja się ogarnąłem i przyjechaliśmy jeszcze, przelecieliśmy do Polski. Pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to umówiłem się i zaszyłem się też. Powiedziałem, że po prostu muszę coś zrobić takiego. Mm-hmm. No nie miałem opcji. Ale rozmawiałeś kiedyś z terapeutą, którymkolwiek o wszywkach? To znaczy nie rozmawiałem, tylko mówiłem, że takie coś miało miejsce, ale wiedziałem, że coś muszę z tym zrobić, przynajmniej tak doraźnie, ale już miałem w głowie też to, że będę rozmawiał z moim pracodawcą, napisałem też jeszcze maila do HR-u, do działu kadry i po prostu poprosiłem o spotkanie po powrocie, po świętach, po Wielkanocy, także praktycznie jeszcze mi wtedy Ewi odpisała, że oczywiście jak najbardziej, nie mówiłem co jest tematem, ale po prostu od razu po Wielkanocy spotkaliśmy się. To był dobry krok z mojej strony, był dobrze przyjęty, zresztą takie przyznanie się no, uważam, że pomaga. I też właśnie z nią pierwsze spotkanie, razem z nią właśnie w tym ośrodku takim pomocy dla firm. Była to pani psycholog, pani doktor, które przeprowadziły ze mną rozmowę, wywiad. No i potem oczywiście, ja już wiedziałem jak to wygląda, ale pokierowały mnie dalej, no jak gdyby pod kątem i też powiedziały, że jeżeli potrzebuję dalszej pomocy, nim zacznę tą terapię indywidualną w ramach pomocy już, to mogę się do niej zgłosić. No, zawsze, że tak powiem, zostanę przyjęty i wysłuchany i ewentualnie pomyślą, co możemy w tym zakresie zrobić, aby mi pomóc. Dużo tych zapić. Mam wrażenie. Dużo tych zapić, czasami po wielu latach, po wielu miesiącach, ale dużo tych zapić. I co ci to daje do myślenia? Daje ci to coś do myślenia? Daje mi to do myślenia w taki sposób, że cały czas uważałem się, że jestem zbyt pewny siebie i że potrafię sobie z tym poradzić sam, że mimo wszystko, że korzystam z tej pomocy, że inne osoby też próbują mi jak gdyby pomóc, nakreślałem ten fakt, że mam z tym problem, no ja cały czas uważam, że sobie poradzę z tym sam, że... I teraz też takie, że tak uważasz? Nie, dużo się zmieniło właśnie od... To przebudzenie na tą Wielkanoc spowodowało to, że ja podjąłem decyzję, że to nie tylko, że szywka, że terapia, ale też zacząłem pracę nad sobą, także zacząłem od tego, że zacząłem słuchać podcastów. Natrafiłem, chyba to był pierwszy w ogóle podcast twój z Robertem Rutkowskim. Nie nagrywałem Roberta Rutkowskiego nigdy, akurat. Ale generalnie właśnie, albo być może było jakieś właśnie po tym odniesienie, że pojawiły się twoje podcasty o nałogach. W każdym razie zaczęło się pojawić informacje, jakieś źródła tych informacji, gdzie mogę jak gdyby zacząć czytać na ten temat o alkoholu, o problemach z tym związanych, o tym, jak to wszystko wygląda, dlaczego tak się dzieje w moim przypadku.
Tak więc jest sporo tego w internecie i warto z tego korzystać. Tak samo u ciebie, no, wiele osób różnych można było posłuchać. Też no, dziennikarzy, tak, aktorów, prawników zresztą, tak jak też książka twoja, czy dialog między wami, ogarnij się, tak. Także to wszystko miało na mnie wpływ, ta wiedza, ale też zacząłem potem pracować nad samym sobą, podjąłem decyzję, że chcę iść w tym kierunku, zacząłem studiować podyplomowo pod kątem psychoterapii i to kontynuuję dalej, także jak gdyby jestem w trakcie, teraz już bardziej psychologia zaczynam i jak gdyby prowadziłem w ramach mojej terapii z moim terapeutą, tej indywidualnej, w Norwegii nie wraca się za bardzo do przyszłości. Mówi się o teraźniejszych problemach, mówi się, jak ma wyglądać, czy masz jakieś cele, jak ma wyglądać twoja przyszłość, jak ty ją widzisz, jak ty chcesz ją realizować, ale też mówi się o zagrożeniach takich bieżących właśnie, żeby nie wracać, czyli na przykład omijać miejsca, tak, nie chodzić na imprezy. Ja gdyby też zaczynałem ćwiczyć tą uważność, zrobiłem jeszcze jeden błąd. Pojechałem na imprezę firmową latem, gdzie byliśmy na wyspie, no tam się po prostu napatrzyłem się tak na osoby pijane, nie mogłem przez 3 godziny wyjść z tej imprezy, musiałem czekać na statek, który nas miał zawieźć na ląd. Następnego dnia poczułem się tak po prostu, jakbym miał, no, kaca, tak. Mhm. 2 dni nie mogłem dojść do siebie, byłem chory, musiałem pójść do lekarza, to znaczy w ogóle jeszcze, o właśnie, taka ciekawostka, w Norwegii jako osoba, i to też jak gdyby tak zapijałem, tak zaczynałem zapicia, możesz wziąć tak zwany egenmelding, czyli na 3 dni na twoje żądanie możesz wziąć wolne, bez zaświadczenia lekarskiego. To możesz zrobić 4 razy do roku. Czyli jak gdyby już daje ci to 5 dni, tak? Znaczy patrząc środa, czy poniedziałek, środa, albo środa, piątek. Mhm. Także skorzystałem z tego i to był ostatni raz, kiedy z tego skorzystałem, właśnie przed Wielkanocą. No i pod kątem właśnie tego egenmeldingu, kiedy zaczynasz terapię, idziesz do lekarza i zaczynasz rozmawiać z pracodawcą, zostaje ci to wyłączone, czyli w ramach kontraktu z pracodawcą po prostu podpisujesz się pod tym, że jakiejkolwiek twoja nieobecność, jest to obowiązek zwolnienia lekarskiego, tak więc wtedy musiałem pojechać do lekarza, tak, pokazać, że jest ze mną wszystko dobrze, po prostu się źle czuję. Tak. Mhm. I jak gdyby na tej podstawie dostaję zwolnienie lekarskie, ale też się zmieniło moje myślenie. Też mam czasami problemy z ramionami, pracując jako stolarz na budowie. Są to ciężkie prace konstrukcyjne. Czasami jak gdyby zaczynam myśleć uczciwie. To znaczy uważam, że nie należy oszukiwać. Tak, jeżeli, przepraszam, czuję się dobrze, nie chcę oszukiwać mojego pracodawcy i brać tego zwolnienia, albo w kontekście takim, że wykorzystuję te 3 dni, a realizuję coś, ja nie mówię o piciu, ale że realizuję na jakiś inny cel, także zbudowałem w sobie wewnętrzną uczciwość i podejście, jak gdyby w relacjach, tak samo do Ani, tak, do rozmów, do tego, jak się czujemy, rozmawiamy o tych emocjach, ona też wyczuwa we mnie, że czasami jest ciężko, bo wiadomo, że jest niełatwo, ale zaczynamy o tym rozmawiać, zaczynam dzielić się tymi emocjami. Też moi znajomi bliscy, nasi wspólni znajomi o tym wiedzą, są poinformowani o problemie, także tego alkoholu nie ma, nikt mnie tym alkoholem nie częstuje, tak więc zresztą imprezy, spotkania w Norwegii też nie wyglądają tak, że ten alkohol jest na stole, bo często on jest sporadycznie gdzieś tam z boku i no nie widać tego, że on jest, nie? No, imprezy firmowe wyglądały akurat tak, że ten alkohol po prostu był oficjalnie na stole i to bardzo mocno przeżyłem. Mój organizm, no, po prostu czuł się skrajnie wycieńczony, bym powiedział, przez kolejne 3 dni. I to była taka, no i to jest ta zmiana, która następuje krok po kroku, bo ja wiem, że jestem w trakcie zmian. Myślę, że za kilka lat będzie można więcej na te pewne tematy powiedzieć, ale to jest ta dobra zmiana, której nie było wcześniej. Tak? Także zmiana sposobu myślenia, pracy nad sobą, nie tylko postawienia sobie celu, bo jestem takim długodystansowcem, że stawiam sobie cele, no, tak samo jak na przykład związane z obywatelstwem norweskim, co też mi zajęło 8 lat z jakimiś tam problemami, ale ja sobie stawiam cele długofalowe i je realizuję. Takich celów potrzebuję oczywiście, ale teraz też to jest praca nad sobą, tak, nad tymi własnymi emocjami, nad uczuciami, nad tym, co się właśnie wydarzyło w przeszłości, dlaczego tak się stało. Nie chcę, nad przebaczaniem też, tak? To jest jakaś tam praca taka podobna do tego, co jest w 12 krokach, ale to realizuję jak gdyby, no, bardziej indywidualnie. Także no, każdy ma swoje podejście do AA. A jak z pierwszym krokiem? Tak, już pierwszy krok jest za mną, czyli przyznałem się, że... Ale czujesz to w sobie, czy to jest... No bo tak, czuję to w sobie, czuję to, że to jest...
to jest ten moment, kiedy wystarczy mi tego alkoholu w moim życiu. To zrujnowało wiele rzeczy. Przyznaję się do tego, że mam z tym problem i A myślisz, że przyjście tutaj do mnie i jednak nastawienie się na silny stres, jakby nagraniem, ale później będzie publikacja i odbiór tego wszystkiego, że to jest dobry pomysł, mając no, tyle po drodze też różnych wpadek? No tak, tak, bo mam świadomość tego, że jeszcze, że mija 10 miesięcy około, tak, że jeszcze, ale też no, wiem, kiedy to się stało, ale nie odliczam tych dni, że minie mi rok i nagle coś się zmieni. Nie, ja cały czas bardziej jestem nastawiony na pracę nad sobą, nad tym, żeby się zmieniać i to jest jak gdyby moim celem. Miałem te wpadki, ale uważam, że z tych wpadek wreszcie wyciągam wnioski, że i też nie jestem sam, bo myślę, że w trzeźwieniu, w ogóle w zmianie podejścia ważne jest też osoby bliskie i partnerstwo, zrozumienie też tej osoby. Oczywiście mówić też się o tym, że należy taką osobę zostawić i na pewnym etapie mnie zostawiano i to... I to chyba też jest moment wtedy, kiedy że my sami się otrzepujemy, jak gdyby z tego bagna wstajemy i chcemy iść dalej, nawet jeżeli znowu wpadniemy w ten muł. Ale jest ważne, żeby mieć wsparcie. I ja mam wsparcie dzisiaj tak, i ze strony pracodawców, i ze strony partnerki, i ze strony moich przyjaciół, którzy znają problem. No i sam fakt o tym, że jestem w stanie o tym rozmawiać, dzielić się tą informacją, to też nie było łatwo do ciebie. Ja w ogóle myślałem, że ty nie odpowiesz, nie? Na mój mail, także byłem zdziwiony, że tak i że spotykamy się tutaj. Jest to jakiś tam stres, ale raczej to chyba jest stres związany z tym, czy był, jak ten, będzie ten pierwszy raz przed kamerą, tak? A tutaj jakiejś takiej presji nie mam. Nie? Znaczy, uważam tak. Myślę, że mogę też pomóc osobom w Norwegii, bo uważam, że tam jest mały dostęp dla Polaków, jeśli chodzi o możliwość trzeźwienia. Oni nie wiedzą, gdzie się zwrócić, jak to może wyglądać. Mają duże obawy przed tym. Ja namawiam do tego, żeby się zgłosić do pracodawcy, żeby zacząć to robić. Są też polscy psychologowie, do których są też, każdy ma prawo do tłumacza w Norwegii. Wiadomo, że jest czasami trudno mówić na takie prywatne tematy, ale ten tłumacz nie musi być przy tobie, on może być online, tak, po prostu jako tłumacz. Ale też jak najbardziej można rozmawiać w języku angielskim i to nie trzeba mieć wysokiego poziomu tego języka. To pomaga. Też nie ma tych grup AA za bardzo, za dużo w Norwegii. Ja też takiej szukałem. Są oczywiście norweskie. Można się tam zwrócić. Teraz w Kristiansand też jest polska grupa. Zaczyna się o tym mówić. Być może trzeba by było więcej też mówić o tej profilaktyce, czyli jak się tam zwrócić, jak w ogóle zacząć myśleć, czy ktoś ma problem, czy nie, bo no, wiadomo, różnie z tym bywa. Większość ludzi uważa, że nie ma z tym problemu. Tak samo jak ja uważałem przez długi okres czasu, albo ma jakiś tam problem, ale sobie z tym poradzi. Kolejną część czasu uważałem, także warto korzystać z tej pomocy, która tam jest, bo na pewno pomogą, a to nie zaszkodzi. Także każda forma jest ważna. I, no dobrze, to jeśli o mnie chodzi, to wszystko, Irek. Ja również dziękuję. Także było miło cię zobaczyć i na pewno liczę się na to, że będzie więcej podcastów, które będę mógł słuchać i też dowiadywać się na temat. Będą. Ja trzymam kciuki, żebyś już zakończył etap zapijania, bo wiem, że to jest destrukcyjne mocno. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz, że przyleciałeś do mnie z Norwegii. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.